Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu na Filipinach. Niby nasze wakacje, a tak naprawdę chcemy zakupić dom i ten odcinek będzie o nieruchomościach. Jako że to nie była inspiracja, bo jest dosłownie dzień po tym, jak Rafał Baran nagrał odcinek o nieruchomościach, to ja dzisiaj chciałem, wczoraj już zaplanowałem przed publikacją jego odcinka, nagranie też takiego odcinka. Dlaczego? Dlatego, że poznałem dwa dni temu firmę Orange Gate Group i widziałem ich budowy tutaj w okolicach Dumaguete, Walencji. I dzisiaj pojadę na jedną z takich budów, na dom prawie skończony i Wam pokażę, jak to wygląda, ile kosztuje i czy to się opłaca tak naprawdę, bo jesteśmy bardzo, bardzo przygotowani do tego, żeby kupić taką działkę z domem, z basenem tutaj na Filipinach. Więc jedziemy i oglądamy. Hi. And again, cool. I like. Hello. Marcelo. Amazing. Hi, how are you? It's okay, beautiful. A, widzicie. Witajcie, jesteśmy już przed tym domem. Tutaj, co widzicie, za moimi plecami. O, działka ma 500 metrów i dom ma 150 metrów kwadratowych. Zobaczcie, zacznijmy od tyłu, od tego najmniej popularnego. Tu jest miejsce na parking. Macie klimatyzację, splita. W ziemi jest septic tank. Tutaj macie zbiornik na wodę, gaz, który jest podciągnięty do kuchni, więc nie macie butli w domu. I oczywiście pompę. Tu jest jedno wejście do domu. Pójdziemy z drugiej strony, zobaczymy. Dom jest na działce, tak jak mówiłem, 500 metrów, więc ogólnie zajmuje dosyć dużą powierzchnię dom. Jest w kształcie litery L. Tutaj mamy przejście takie fajne. I to jest nasza działeczka. O, sorry. To jest nasza działka. Basen 4 na 9 metrów kwadratowych. Dom jest prawie gotowy. Sąsiadów tu jeszcze nie ma. Tam jest ziemia, gdzie będą jeszcze trzy działki do wybudowania. Macie taras cały tutaj na górze. Zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Tutaj to jest jadalnia połączona z kuchnią. Tam potem macie spiżarnię, jeden pokój, drugi pokój, trzeci pokój, tutaj jest dosyć duży pokój, master bedroom i łazienki dwie. Pójdziemy sobie do środka. I ukazuje nam się kuchnia z lodówką. Salon. Już ten dom jest prawie gotowy tak naprawdę do zamieszkania. Już właściciele tutaj się wprowadzają powoli. Ciepła woda. Tutaj jest, pod spodem jest heater zainstalowany na wodę. Tu jest spiżarnia. Regulator napięcia, jeszcze nie podłączony, tak żeby Wam się nic nie psuło. Pierwsza łazienka, taka dla gości, prawda, dla wszystkich. O, jakie lusterko. Wow. No, łazienka ma jakieś 1,5 metra na 3,5 metra, więc jest spora. Tu macie pierwszą sypialnię. Pewnie zrobią z niej chyba. I przechodzimy do kolejnej sypialni. W każdym pokoju oczywiście jest klimatyzacja, tam w salonie też. I tutaj jest master bedroom. Oczywiście wszystko jest z widokiem na basen i ten mały ogródek. I to jest master bedroom. Z łazienką. Tutaj akurat klient, zostało to wybudowane dla klienta. Klient sobie zażyczył dwa prysznice, dwie umywalki, jak widzicie. Prawda? Wszystko w wysokim standardzie.
I co, ale taki belek. I tu jeszcze mamy pokój, nie wiem co w nim jest. Tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie, ale to pewnie garderoba tutaj jest, tak. A teraz zgadnijcie, ile taki dom może kosztować. Możecie napisać mi w komentarzu. 500 metrów działki, 300, ponad 150 metrów kwadratowych domu. Razem z działką cena takiej nieruchomości to jest 6,5 miliona peso. A jako, że właściciel firmy powiedział mi, to już tak wam mówię między nami, że może mi dać 5% komisji, czyli 5% z każdego klienta, to możecie z nim się wytargować o kolejne 5%. Bo ja z tego nic nie chcę mieć. Prawda? Więc minus 5%, no to jest poniżej 6 milionów 500. Ile to jest na złotówki? Jakieś 500 000 złotych. Z jednej strony drogo, z drugiej strony tanio. Ale najważniejsze jest to, że projektujecie, wybieracie sobie działkę. Właściciel tej firmy, byłem na jego 4 budowach i naprawdę dla niego pracuje 500 pracowników. Wszystko jest legalne. Wybieracie sobie działkę, projektuje wam dom, tak naprawdę w kilka dni mówicie co chcecie, jak chcecie i w ciągu 30 dni, wyobraźcie sobie, 30 dni jest w stanie wybudować taki dom jak za moimi plecami. Ja jestem w szoku i tak naprawdę te wideo się ukaże za kilka tygodni i już mój dom powinien w połowie stać, bo taki sam zamówiliśmy. Bardzo podobny, prawda? Troszeczkę zmienione, zmniejszone pokoje, prawda? Więcej pokoi, ale bardzo, bardzo podobny. Tutaj w cenie domu są płytki, prawda? Jest wykończenie, drzwi, łazienki. Nie ma w cenie klimatyzacji. No chyba, że ustalicie, że jest klimatyzacją. No bo jak widzicie, tutaj każdy pokój potrzebuje klimatyzacji, no to na taki dom co najmniej 4 klimatyzatory są potrzebne. No to już robi jakiś koszt, prawda? Z 10 tysięcy złotych, jak nie więcej. Tam jeszcze macie schody, jak zobaczycie, na taras. I pójdziemy sobie teraz na taras. Roof deck is very cool. Yeah, but for what? No, for parties. Okay, no, for parties at parties night. Here, yeah. Yeah. We need to have some parties where I have this. Have you seen this tail of the tree? Yeah, it's a good idea. Yeah. Spójrzcie. Yeah. Tutaj drzewo. Jest zrobione, o, wychodzi z dołu, bardzo fajnie, a tam jak zobaczycie sobie, jest widok na, będzie takie osiedle małe, już są 3 działki sprzedane, jeszcze zostało, 4 działki zostały, to będzie osiedle zamknięte i każda działka ma około 500 metrów kwadratowych, za rok już będą wszystkie sprzedane i tak naprawdę wybudowane. Jestem pod wielkim wrażeniem, prawda? Jak szybko to buduje się. Jeśli dobrze ułożycie plan, to patrzcie na ten dach. Na tym dachu, czekajcie, bo tu nie widzę, na tym dachu zmieści się spokojnie ponad 10 kW. Tak naprawdę jest 20 na całej długości tego dachu. If the park is wild, you will jump from here to the pool. Tak, tutaj nasz kolega z Chile mówi, że jest dobra impreza może być na dachu i możecie skakać do basenu stąd. I think it's must the swimming pool be deep. Yeah. Because yeah, there is about 1.5. Yeah, yeah. And here's here not too one. Much deep to throw yourself. There is like 180 something like that. Yeah. Musicie wybudować większy basen, jak chcecie skakać z dachu do basenu, jak na filmach. But it's a good idea for the movie, I think. Yeah, to jump from here. Yes. We need to bring this guy from Acapulco. Kids can jump, yeah? But adult maybe from there. Yeah, that's right. Yeah. The kids, you will throw him here, no problem. No, but it's nice for a party. It's not a bad idea, but... They will put some tables here and they will have like barbecue. It's cool. Or you don't like it too much? I don't see this, you know? I like, you know, drink and sitting in the swimming pool. Yeah. Yeah. With the piña colada.
It's my wife like pina colada. Filipino, I think, like pina colada. Yeah, they like? Yeah, he like gin tonic and pina colada. It's two drinks. And you, what do you like? Vodka orange juice mostly. Me too. I like vodka orange. But gin tonic it's too, but if I can choose, it's vodka orange juice. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o takim domu. Jakbyście chcieli kontakt oczywiście do tej firmy, to nie ma problemu, daję na dole w opisie. Możecie się targować oczywiście, bo według mnie jeszcze można zbić te nawet 500 000. Oczywiście jeszcze nie powiedziałem wam, cena zależy oczywiście tego domu plus minus od nieruchomości, od ceny, w którym miejscu będzie nieruchomość. Ale tak jak tutaj jesteśmy w Walencji, troszeczkę w górze, tutaj cena za metr kwadratowy ziemi to jest od 1000 do 1500 batów, czyli w granicach 100 zł za metr kwadratowy. W dole, 3 km stąd dosłownie, tam gdzie my planujemy zakupić, to jest 3000, 2,5 do 3000 tak naprawdę. Nawet w dobrych warunkach możecie kupić za 2000 ziemię. No i wtedy do takiej firmy się zgłosi, żeby wam wybudowała. Też nie ma problemu. Średnia cena to jest dobra średnia cena tak naprawdę tutaj w okolicy, z tego co wszystko się widziałem. I tak naprawdę po zobaczeniu planu tego wszystkiego wyjdzie nas dużo taniej budowa i to co chcemy w porównaniu do tego, jakbyśmy kupili działkę albo kupili dom z działką i zaczęli go remontować. Tutaj mamy, wiesz, przez to, że firma ma tylu pracowników, jesteśmy bardzo w stanie bezproblemowo wszystko sobie wybudować, tylko mówimy, chcemy to, to, to i to i jest budowane. I to mi się bardzo podoba w tym. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o obcokrajowców, którzy nie mają dziewczyny ani żony, no bo wiadomo, to są różne sposoby, to ta firma też posiada ziemię na własność i buduje kondominium. I możesz wynająć długoterminowo od takiej firmy. Moim zdaniem jest to dużo bezpieczniejsze od wynajęcia od żony. Od żony nie możesz, od dziewczyny, prawda? Bo jak masz dziewczynę Filipinkę, możesz kupić ziemię na nią i od niej wynająć, bo ona może to wycofać bez problemu. A gdy wynajmujesz od takiej firmy dużej, która ma tutaj ziemi bardzo dużo i coś by poszło nie tak, to wierzcie mi, że firma by straciła renomę i by z tego nic nie miała. A takich wynajemów oni tutaj robią bardzo dużo. Ja już widziałem plany dwóch takich właśnie szeregowców, takie normalnie dwupiętrowe mieszkania 60-70 metrowe i też w naszej okolicy będą budowane z dostępem do basenu, oczywiście na zamkniętym osiedlu i tak dalej. No co za tym idzie, jest troszeczkę większy koszt utrzymania takiego mieszkania, no, musisz zapłacić za ochronę, za czyszczenie basenu i tak naprawdę wszyscy muszą się zgłosić na to. Ale też jest jeszcze jeden dom, który kupiło dwóch Niemców, para. I też na zasadzie wynajęcia długoterminowego na 25 lat z przedłużeniem. No wiecie, no wszystko ma swoje plusy i minusy, prawda? Równie dobrze moja żona też może wziąć ze mną rozwód i ja stracę wszystko, tak? To nie ma nigdy najlepszej drogi w kraju takim jak Filipiny, prawda? Dlatego napiszcie mi w komentarzu, co myślicie. I jak chcecie jakieś więcej informacji odnośnie budowy domu, ja oczywiście mogę się zapytać właściciela, ale też mogę wam dać kontakt i udzielić wszystkich informacji. Według mnie, jak na razie, to jest najtańsza opcja na, no słuchajcie, 450 tysięcy. Dom jak na filmie, tak? Jak na filmie, z działką, z basenem, to jest... W Polsce już za tyle nie kupicie. W Polsce za coś takiego musicie dać co najmniej milion, lekko. Jeszcze zależy gdzie, prawda? Ale tak jak w okolicach Warszawy, to jest minimum milion. Tylko że też w Polsce po co wam basen, bo jest bardzo problematyczne podgrzewanie go. Zimę zamarza, prawda? I w ogóle. Dobra, na dzisiaj kończymy. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dzięki za oglądanie.